Siemanko, jestem Wecy, już dzisiaj jesteśmy na Dniu Sąsiada w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostródzie. Kim jest dla ciebie dobry sąsiad? Dobry sąsiad to ten, który zawsze w potrzebie pożyczy mi cukier, na przykład. Dobry sąsiad powinien mieć cukier. Pewnie. I to nie jedną szklankę. Kupujcie dużo cukru. Sąsiad powinien mieć cukier? Czy jeszcze raz pytanie? Czy dobry sąsiad powinien mieć cukier? Oczywiście, jak najbardziej. Co go pożyczyć, jak nie od sąsiada? Dlatego, żeby mieć relacje dobre z sąsiadem, to trzeba mieć i produkty w domu. Dziękujemy. Dobrego sąsiada. Ha! Myślę, że taką pomocną dłonią powinien być. Uczciwość. Życzliwość, pogodność. Dziękujemy. Czy to ciasto robił sąsiad? Oczywiście i to nie jeden. Sąsiadka też? Również. Czy te pieniądze pożyczył pani sąsiad? Sąsiadka pożyczyła, tak. Dziękujemy. No, to jest koniec transmisji. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Sebastian został zamknięty. Zamknięty Sebastian.